Wystawa Edwarda Dwornika 75x75 miała być urodzinowym prezentem dla artysty wówczas jeszcze żyjącego. Przygotowana została w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie z inicjatywy dyrektora galerii, czyli Zbigniewa Buskiego, no i ze mną jako kuratorem, który miał pokazać jakby bogactwo sztuki Edwarda Dwornika. Takie było założenie tej wystawy, taki był pomysł. Ta wystawa otwarta w okolicach urodzin. Edward Dwornik urodził się 19 kwietnia 1943 roku. No tak jak powiedziałem, miała być właśnie tym prezentem, takim urodzinowym prezentem dla samego artysty. I Edward przyjechał. Myślę, że był zadowolony z tej prezentacji, którą przygotowałem, wypożyczając obrazy od niego, od przyjaciół, ale również z Muzeum Narodowego, które użyczyło dwóch największych prezentowanych na tej wystawie sopockiej obrazów, czyli Wielkiej Trumny i z Połem. Tych obrazów nie ma na tej prezentacji, ale powiedzmy może to, że przywołuję ten fakt, jak to wyglądało w Sopocie, dlatego że to była ten moment jakby założycielski dla tej prezentacji, która potem ulegała zmianom i była pokazywana w bardzo wielu miejscach i zbiegła się z dramatyczną okolicznością śmierci malarza w październiku 2018 roku. Śmierci, która była dla wszystkich oczywiście zaskoczeniem, no bo liczyliśmy wszyscy na to, że Edward Dwornik będzie z nami po prostu jeszcze bardzo, bardzo długo. Zaczynał w 1965 roku. Tak tę datę uznawał za początek własnej sztuki. Zaczynał od rysunków, zafascynowany Nikiforem, którego sztukę zobaczył na wystawie, jeśli się nie mylę, chyba w Kielcach, ale nie jestem tego tak pewien. I ten sposób rysowania, malowania, tworzenia Nikifora Krynickiego stał się wielką inspiracją dla Edwarda Dwornika, który właśnie z jednej strony spoglądał na Nikifora, a z drugiej strony, żeby było trochę dziwnie i jakby nieoczekiwane, żeby to było, spoglądał na Jana Matejkę. Jana Matejkę, który dla niego od wczesnego dzieciństwa właściwie Matejko równało się malarz. Dla Dwornika, nawet jako dziecko, to była właściwie, Matejko był synonimem artysty, synonimem malarza. I to połączenie dość dziwne i nieoczekiwane, z jednej strony artysta, który tworzy niewielkie, właściwie pocztówkowego formatu akwarele i rysunki, a z drugiej strony malarz, wielki malarz historii, wielkich scen batalistycznych, również wielkich formatów. I to połączenie, które na pierwszy rzut ucha, oka i myśli wydaje się dziwaczne, czy zaskakujące, czy jakieś właściwie niemożliwe do zrealizowania, Edward Dwornik w swojej twórczości bardzo precyzyjnie zrealizował.